Absolutna makabra. Wiemy, że Mike Tyson wraca dzisiaj, ale kawałka ucha to się nie spodziewaliśmy. Co tam się wydarzyło? Sam nie wiem, po jakim ciosie urwałem ucho, ale to było ewidentnie po ciosie, na pewno mnie ugryzł. Widzieliśmy, że Łukasz bardzo zdenerwowany. Ten konflikt chyba jest dalej nierozwiązany. Ja mu bardzo chętnie dam rewanż, jak naprawi ucho. Jest wygrana z zawodnikiem, ze sportowcem, czyli tak naprawdę, powiedzmy, zamykasz usta krytykom. Czy ty dalej idziesz tą ścieżką czysto sportową teraz? Tak, będę starał się zdobywać coraz na wyższy poziom, piąć się ku samej górze, mam motywację, moją żonę, córeczki, rodzinę i dla nich będę chciał być mistrzem.